Za chwilę pojedzie drugi zawodnik klasyfikacji generalnej, Mike Lee. Wczoraj zleciał z byka Torque, dziś wylosował Wild Fang. W tym roku już raz siedział na tym byku. Zgadza się, ale pewnie wolałby zapomnieć o tamtym pojedynku. Minneapolis byk rozstał się z nim przed upływem regulaminowego czasu. To bardzo mocno zbudowane zwierzę, potrafi się mocno wybijać z przednich nóg. Niełatwo nad nim zapanować, ale sądzę, że tym razem Mike powinien być górą. Trzymam za niego kciuki. Za chwilę się o tym przekonamy. Po pierwszym skoku trochę za bardzo się odchylił, ale szybko skorygował pozycję. Wpisuje się całkiem nieźle. Mike Lee wraca do formy. Podobnie jak wielu innych kowbojów, Mike zmaga się z licznymi kontuzjami. Otwarci ludzie więc niechętnie się do tego przyznają, ale my wiemy, że każdy występ jest dla nich bardzo bolesny. Ujeżdżają byki od 20 tygodni. To musi mieć wpływ na organizm. Narasta zmęczenie, pojawiają się kontuzje. Mike zawsze jest świetnie przygotowany do sezonu, mnóstwo czasu spędza na siłowni, jednak coraz częściej schodzi do szatni z grymasem bólu na twarzy. Laikowi trudno jest sobie wyobrazić, przez co ci ludzie tak naprawdę przechodzą. No i 86 punktów. Mike nadal ma szansę na awans do rundy mistrzów. Na razie jest 9.